Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w piątym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Serca z Kamienia. Moi drodzy, ostatnio mieliśmy dwie walki z bossem, była to walka z królewiczem Ropuchem oraz z ofirskim czarodziejem. No, na razie możemy stąd tak naprawdę znikać i tutaj z tego co kojarzę gdzieś po drodze na tej plaży był znacznik, dzięki któremu będziemy mogli się teleportować. Przynajmniej takie mam nadzieję. Nie, możemy sobie sprawdzić tutaj, czy czegoś nie znajdziemy. Mamy spotkać się z panem Lusterko, więc będziemy to robić już za moment. Tylko sobie tutaj sprawdzimy, czy faktycznie niczego nie ma. Ja jestem na mapie w ogóle w którym miejscu? Tutaj jesteśmy konkretniej na tej wysepce. Tu jest jeszcze jedna jakaś wysepka, ale tam się już nie dostanę. Mi się wydaje, że te obszary były niedostępne wcześniej, na przykład ta wysepka. Ale nie, może mi się tylko wydaje. Tutaj jest niby pieczara obok, jako najbliższy znacznik, ale mi się wydaje, że jest też bliższy. Ale nie wiem, może mi się tak tylko wydaje. Zobaczymy, jak przejdziemy na drugą stronę. Wydaje mi się, że to były niedostępne wcześniej miejsca. Tutaj jest nawet jakaś chata, więc podejrzewam, że tam może być jakiś znacznik. Niestety jest tam kupa topielcy. Także myślę, że je chwilowo ominiemy. Zostawimy je w spokoju. Tutaj jest też ścieżynka i wydaje mi się, że chyba tędy muszę po prostu jechać. I myślę, że pojedziemy tam na płotce. Ja niepotrzebnie tutaj biegnę. Cześć, płotka. Nie wiem, czy jest jakiś znacznik, mało mnie to w sumie interesuje. Pojedziemy sobie płotką na spokojnie tutaj i zobaczymy, gdzie dojedziemy. No, trzeba przyznać, naprawdę całkiem fajnie. No i co? Jestem ciekawa, co pan Lusterko powie nam teraz. No, ewidentnie chyba maczał paluszki w tym, żeby udało nam się wyjść całą z tego, co było. Nieopodal wieżby. Dobrze, zobaczymy, gdzie ta wieżba będzie. I widzę, że tutaj nagle w jednym momencie się urwała ścieżka. Trochę dziwnie to wyglądało. No ale dobrze, niech i tak będzie. Jesteśmy tak naprawdę we wsi Jantra już za moment. O! Jestem ciekawa, czy usłyszymy to, co chciałabym usłyszeć, czy to dopiero później. Pośpiewacie? Chyba jeszcze nie. Dobrze, to wiecie co? To weźmiemy się tutaj, medytniemy. Medytacja do północy. I spotkajmy się z panem Lusterko. Wiedziałem, że przyjdziesz. Jesteś jasnowidzem? Nie o to chodzi, kim jestem. Pomogłem ci w ucieczce. Wcześniej dzięki mnie znalazłeś Yennefer, więc czujesz, że musisz mi się odwdzięczyć. Pamiątka, którą mi zostawiłeś, skutecznie mi to przypomina. Takie jest jej zadanie. A swoją drogą to zabawne, że nawet największe łotry mają wewnętrzną potrzebę, żeby spłacić dług wdzięczności. Ludzie, elfy, krasnoludy, wszystkie rasy. Będziesz mi to musiał kiedyś wytłumaczyć. A skoro już tu jesteś, powiedz, jak ci poszło z ofirczykami? Zjawiasz się znikąd. Znikasz równie tajemniczo. Rozpętujesz sztorm. Kim jesteś? Czarodziejem? Nie, skąd? Brzydzę się czarami.
Od tego prostackiego czary-mary znacznie bardziej fascynują mnie prawdziwe, ludzkie historie. Chcę ci jedną opowiedzieć. Zaręczam, że ci się spodoba. O człowieku gorszym niż inni, podłym, bezwzględnym i z kamiennym sercem. O człowieku, który nie chce płacić swoich długów. I czemu sądzisz, że mnie to zainteresuje? Bo tobie też zalazł za skórę. Nazywa się Olgierd von Everetz. Czym ci się naraził? Zanim to zdradzę, chcę, żebyś miał jasność co do jednej rzeczy. To Olgierd von Everetz świadomie i z premedytacją doprowadził do tego, że zabiłeś człowieka, którego być może dałoby się odczarować. Gdyby nie ja, zostałbyś za to stracony. A wiesz, czemu to zrobił? Bo jest zwyrodnialcem, potworem w ludzkiej skórze, który karmi się krzywdą i cierpieniem innych. W takim razie zastanawiam się, co takiego zrobił tobie? Zawarłem z nim umowę. Wykorzystałem moje liczne talenty i znajomości, żeby dać mu to, czego zapragnął. A teraz, kiedy przyszedł czas zapłaty, on miga się od uregulowania należności. Chcesz, żebym odebrał twój dług? Nie jestem zbirem do wynajęcia. Nie szukam zbira. Szukam kogoś inteligentnego i sprytnego. Kogoś, kto nie boi się wyzwań. Kogoś takiego jak ty. Bierzesz mnie pod włos. Oczywiście. W końcu jestem wędrownym handlarzem i mogę ci zaoferować wiele ciekawych rzeczy. Na przykład? Może to być dostatek dla ciała i duszy. Dzięki mnie nie braknie ci jadła ani picia. Jesteś wiedźminem, więc mogę ci zaoferować najlepszą broń, jaka ci się zamarzy. Twoje ciało będzie sprawne jak nigdy dotąd. Błyskawica nie nadąży za twoją myślą. Twoja jurność oczaruje każdą kobietę. Ale przede wszystkim oferuje ci prawdziwą przygodę. Dzięki mnie przeżyjesz coś, co mogą przeżyć tylko wybrańcy. Szczodry jesteś. I to wszystko za pomoc w jednej małej sprawie? Niczego więcej ode mnie nie chcesz? Niczego. Tylko uczciwości. Co takiego zrobiłeś dla Olgierda? Jego też wyciągnąłeś z jakiejś kabały? W pewnym sensie. Pamiętam ten dzień. Na dworze siąpił deszcz. Było przenikliwie zimno. Olgierd zjawił się zaraz po brzasku. Chudy jak szkapa w połatanej koszulinie. Wszystko, co miał, to szabla u pasa. Aż żal było patrzeć. Poprosił mnie o pomoc, a ja mu jej udzieliłem. Uczyniłem go człowiekiem bogatym i zapewniłem mu powodzenie. Dzięki mnie stał się tym, kim jest teraz. A wtedy odwrócił się ode mnie. Zbywa mnie, kiedy proszę o zwrot długu. Raz nawet kazał poszczuć mnie psami. Chcąc nie chcąc, muszę więc powołać się na zapisy umowy. I tu pojawiasz się ty. Ile Olgierd jest ci winien? Dżentelmeni nie rozmawiają o takich rzeczach. Jeśli mam się w to wmieszać, muszę znać szczegóły. Ile? Milion? 2 miliony koron? Nie jestem lichwiarzem. Nie pożyczam pieniędzy na procent. Olgierd jest mi winien coś znacznie bardziej osobistego niż kilka brzęczących monet. Przykro mi, ale więcej nie mogę powiedzieć. Muszę uszanować jego prywatność. Mówisz, że jesteś człowiekiem wielu talentów. Czemu sam tego nie załatwisz? W tym szkopu. Kontrakt stanowi, że nim przyjdę po swoją należność, muszę spełnić 3 ostatnie prośby von Everetza. Problem w tym, że nie mogę być ich bezpośrednim wykonawcą, a jedynie, jak to nazwać, organem doradczym. Czyli potrzebujesz jelenia? Potrzebuję sojusznika.
I coś mi mówi, że lepszego niż ty nie znajdę. Czego ode mnie oczekujesz? Na początek, że razem ze mną odwiedzisz von Everetza. A potem cóż, będziemy improwizować. Wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycie. Tak, przejdźmy do konkretu. Ponoć Olgierd ma jakieś 3 prośby. Zgadza się. Może prosić o 3 rzeczy. Ale o tym, co to będzie, przekonamy się dopiero na miejscu. To wszystko wydaje mi się jakieś mętne. Twoja pomoc, kontrakt z Olgierdem, 3 prośby. Zastanów się. Nie masz żadnego racjonalnego powodu, żeby mi nie ufać. Tak się złożyło, że byłem w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, więc ci pomogłem. A ponieważ ten sam człowiek zalazł nam za skórę, doszedłem do wniosku, że możemy działać razem. No nie wiem. Chodź ze mną do Olgierda. Na własne oczy przekonasz się, że to podły i niegodziwy człowiek, który traktuje ludzkie życie jak igraszkę. Tak właśnie potraktował twoje, kiedy napuścił cię na królewicza ropuchę. Mogę pojechać z tobą do Olgierda, ale nic więcej nie obiecuję. Tylko o to proszę. W takim razie zdejmij ze mnie to znamie. Oczywiście, jak tylko uporasz się z zadaniem. Idź, nie pożałujesz. Spotkajmy się na miejscu, mam jeszcze coś do załatwienia po drodze. Jakiś dług do odebrania? Być może. No dobrze, musimy spotkać się z Olgierdem, więc weźmiemy sobie płotkę. Czy jest sens brać płotkę? Chyba nie. Jezus, znowu mi się myli z Aleksem wyciąganie mapy. Zadanka. Idź do Olgierda, sprawdźmy mapę, bo tutaj moglibyśmy się w sumie chyba tepnąć do tej posiadłości Garin. Tylko tak, pójdziemy sobie tutaj do znacznika i się tepniemy się, bo w sumie jechanie na płotce jest trochę bez sensu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Marnujemy czas w tym wypadku wtedy. Posiadłość Garin. Na szczęście ekrany ładowania są dosyć szybkie. No i co, zobaczymy, co on ma nam do powiedzenia. Czy mi się wydaje, czy tutaj... O, super, posiadłość płonie. Na to czekałam. Kogo ja widzę? Wiedźmin, co się dobrze bije, co słychać? Co ci to na gębie wyrosło? Jakiegoś ofirskiego syfa złapałeś? Tak jakby. Wiecie, że dworek wam się pali? To? A, tak. Wiesz, jak to jest. Uczta trwała, były tańce, hulanki, swawole. I trochę nas poniosło. Właśnie widzę. Gdzie Olgierd? A bo ja wiem, gdzieś się tu pewnie kręci. Nie, błagam, nie! Zawrzyj gębę. Wypuśćcie mnie! Zostawcie! Stul pysk! Jadłem z wami! Piłem i wojowałem! A wy mnie teraz zabić chcecie? Mnie? Jednym z was jestem! Może i byłeś, ale już nie jesteś. Czym wam zawinił? A co cię to obchodzi? Nie twoja rzecz! O, czemu od razu tak ostro? Głuchy jesteś! Zabieraj się stąd, odmieńcu! Chciałem się tylko dowiedzieć, co się tutaj dzieje. Ale się nie dowiesz! Wypierdalaj! Pójdę, jak mi powiecie. Co za upierdliwy kutas! Ataman kazał go zgładzić! Masz swoją odpowiedź. Zadowolony jesteś? To zabieraj się stąd, bo mamy tu robotę.
Słyszę, że Olgierd kazał go zabić, ale ciągle nie wiem dlaczego. A co cię to w ogóle obchodzi? W zasadzie nic. Z ciekawości pytam. Złamał szlachecki kodeks. Za to jest tylko jedna kara. Śmierć! Co tu się dzieje? Jeszcze z nim nie skończyliście. Uszy mi więdną od tego wrzasku. O, Geralt, jesteś tu. Znaczy, poradziłeś sobie w kanałach. Czy jeszcze tam nie... Zabiłeś mojego ojca! Nie. To łżesz, nie ja. Skurwysynu! To ten człowiek go zabił. Sam. Bez mojej wiedzy. Bo się wściekł, że twój ojciec odmówił nam gościny. Za tę samowolkę i uchybienie szlacheckiemu kodeksowi został stracony. Co jeszcze mógłbym zrobić? Zabrać ją. No, na czym to skończyliśmy? Po co to przedstawienie? Tam zaraz przedstawienie. Człowiek musi się czasem zdobyć na odrobinę szaleństwa, żeby poczuć, że jeszcze żyje. Po tym, co masz na twarzy, widzę, że rozumiesz, o czym mówię. Wiesz, co to jest? Pewności nie mam, ale się domyślam. Zadałeś się z niebezpiecznym człowiekiem, Wiedźminie. Jesteś nieśmiertelny? Zależy, co przez to rozumiesz. Tak, nie można mnie zabić. Ale to wcale nie takie przyjemne, jak się niektórym wydaje. To, że nie możesz umrzeć, nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To klątwa? Klątwa? Nie, chyba nie. Powiem ci tak. Trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo może się spełnić. A ty musisz się borykać ze skutkami. Chyba nie nadążam. Kiedy wiesz, że ciężko cię skrzywdzić, ciągle gonisz za nowymi przeżyciami. Aż w końcu dochodzisz do momentu, w którym wszystko wydaje ci się nudne i monotonne. Sztuka polega na tym, żeby przekroczyć ten punkt i iść dalej. Odkrywać nowe możliwości. Zabiłem bestię z kanałów. No to powinszować. Należy ci się nagroda. Możesz sobie też wziąć coś z domu, jeśli znajdziesz cokolwiek całego. Trudna walka? Kiedy rozprułem jej brzuch, zamieniła się w człowieka. Wiedziałeś, że tak będzie? Oczywiście, że wiedział. Inaczej by cię w to nie wciągał. Gaunter Odim, przyszedłeś mnie oczerniać? Nie, przyszedłem odebrać dług. Wiesz, że wcześniej musisz... spełnić 3 twoje prośby i mieć pomocnika. Wiem, oto Geralt z Rivii. To prawda, co on mówi? Wiedziałeś, że ropucha z kanałów była przeklęta? Nie tylko wiedział, ale sam do tego doprowadził. Nie wspomniał o tym? Cóż, w takim razie pozwól, że ja ci opowiem. To bardzo wciągająca historia. Olgierd kochał się kiedyś w pięknej dziewczynie. Miała na imię Iris. Jej rodzice wybrali jednak na zięcia ofirskiego księcia. Wówczas Olgierd znienawidził nieszczęśnika. Najpierw chciał go zabić, ale uznał, że to zbyt proste, dlatego skazał go na cierpienie. Nędzny żywot w skórze ropuchy. A kiedy znudził się jego męką, postanowił z nim skończyć. Twoimi rękoma. Przypomnij mi, Odim, kto ma wypełnić moje 3 ostatnie prośby? Mój pomocnik, Geralt. No to zabieraj się stąd. Nie chcę oglądać twojej gęby dłużej niż muszę.
dokąd? Do stajni. Moja kompania już szykuje się do drogi. To, co mówił o księciu, to prawda? To ty zamieniłeś go w ropuchę? Może ja, a może ten ofirski paniczek po prostu się czegoś nażarł. Z nimi to nigdy nic nie wiadomo. Nie znam potrawy, która zamieniałaby ludzi w potwory. No, to może się opił. Rzuciłem klątwę z zemsty i wielkiej rozpaczy. Byłem wtedy innym człowiekiem. Wykrzyczałem ją w gniewie. Nawet nie pomyślałem, że może się spełnić. Było, minęło, na co drążyć. Czemu nie powiedziałeś prawdy o potworze z kanałów? Chciałeś się zabawić moim kosztem? A skąd mogłem wiedzieć, że to ty przyjmiesz zlecenie? Chciałem po prostu, żeby ktoś zabił ropuchę. Kiedy w moim progu stanął wiedźmin, pomyślałem, że to nawet lepiej. W końcu po to was szkolą. Być może dałoby się go odczarować. Może tak, a może nie. Zresztą po co? Bo to człowiek. Cholerny ofirski kundel, nie człowiek. Tacy jak on nie zasługują na życie. Chyba najlepiej będzie, jak spytam wprost. Co mam dla ciebie zrobić? Niech pomyślę. Aktualnie nie mamy dachu nad głową, więc może dobrze by było od tego zacząć. Przynieś mi dom Maksymiliana Borsodiego. Dom? Co się tak dziwisz? Muszę przecież gdzieś mieszkać, prawda? A cóż to ma być? Czy bogowie cię opuścili? Brudnego konia chcesz dosiąść? Idźże mi stąd, niecnoto! Wiesz, co by ci zrobił Witold, jakby coś takiego zobaczył? Wiem. Witold? Mój brat. Zdarzało mu się śmierdzieć jak trzydniowe onuce, ale jego wierzchowce zawsze wyglądały, jakby szły na paradę. Ech, nikt się nie umiał zabawić tak jak Witold. Niestety ostatnio bawi się jakby mniej. Dlatego odnajdziesz go i sprawisz, żeby wyhulał się za wszystkie czasy. Jasne, nie ma problemu. A trzecie życzenie? Zajmij się najpierw tymi dwoma. A potem pogadamy o trzecim. Masz dla mnie jakieś wskazówki? Dokąd iść? Od czego zacząć? Chyba zwariowałeś. Nie mam zamiaru ci niczego ułatwiać. Kiedy już wypełnię zadania, gdzie mam cię szukać? Nie wiem, jakie rozrywki szykuje dla mnie moja wesoła kompania, ale powiedzmy, że spotkamy się w karczmie w Oxenfurcie, w Alchemii. Niech będzie... Do zobaczenia. Z bratem powinno pójść łatwo, ale ten dom, zaraza, jak ja mam mu przynieść dom? Szczerze mówiąc, o dom bym się nie martwił. Trudniej będzie z bratem. Miło, że na mnie zaczekałeś. Nie mogłem zostawić mojego pomocnika na pastwę losu. Ponoć to ja mam wypełnić prośbę Olgierda. Tak mówi kontrakt. Ale nigdzie nie wspomina o tym, że nie mogę ci pomagać. A coś mi się zdaje, że przy tych dwóch zadaniach będziesz potrzebował mojej pomocy. Czemu z bratem Olgierda ma mi pójść trudniej? Bo nie żyje od dobrych kilku lat. Na nekromancję się nie pisałem. Nekromancja to nie jedyny sposób, żeby przywrócić kogoś do życia. Jest jeszcze rytuał przywołania. To jak wybór między dżumą a cholerą. Poza tym potrzebowałbym krwi przywoływanego. Krwi, owszem, przywoływanego. Niekoniecznie. Trzymaj. Skąd to masz? Geralt, strasznie jesteś dociekliwy. Załóż, że to krew Ewereców i odpraw rytuał. A gdzie znajdę tego Witolda? Nie mogę robić wszystkiego za ciebie. Pogłówkuj trochę.
Ród von Everetz był słynny w tych stronach. Na pewno znasz kogoś, kto o nich słyszał. Na przykład tę przemiłą, rudowłosą osóbkę, panią doktor, zdaje się. Wiesz, o kogo mi chodzi. Nie wiem, jak miałbym przynieść Olgierdowi dom Borsodiego. Jedyni Borsodi w okolicy, jakich znam, prowadzą dom aukcyjny w Oxenfurcie. Kojarzę. Kiedyś, dawno temu, chcieli zlicytować moje miecze, ale wtedy aukcje odbywały się w Nowigradzie. Musieli się przenieść. Pewnie będziesz ich miał okazję o to zapytać. No dobrze, pójdę tam. I co dalej? Nie wiem. Może na miejscu przyjdzie ci coś do głowy. Aha, i weź ze sobą gotówkę w sporych ilościach. Mam przeczucie, że może ci się przydać. Nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć się do roboty. Trochę więcej entuzjazmu. Możesz się przy tym świetnie bawić. Aha, już nie mogę się doczekać. Gdybym potrzebował pomocy, gdzie mogę cię znaleźć? To ja cię znajdę. Powodzenia, Geralt. O, mamy ciężki orzeszek do zgryzienia. Wbiliśmy nowy poziom przy okazji. Mamy zadanie Hulaj dusza i Sezamie otwórz się. Chciałam rozpocząć od zadania Sezamie otwórz się, ale widzę, że Hulaj dusza jest na wcześniejszy poziom trudności, tak żebyśmy tak to zrobili. Mamy zalegające zadania z dalekiego Ofiru i róża na czerwonym polu. Zobaczymy, jak stoimy z czasem. Mamy go jeszcze trochę, więc myślę, że moglibyśmy na przykład tutaj zadanie z dalekiego Ofiru zrobić. Tylko teraz, żebyśmy mieli mapę. No, faktycznie z bratem może pójść gorzej. Dobra, posiadłość Garin. Ganter Odim, pan lusterko. I Olgierd. Czyli, jak widzieliście, no Olgierd zamienił tego gościa w ropuszkę. Już wiem, po co nam tutaj teleport do tej wsi w Erde. Z tymi kanibalami... Boże, ja się nie mogę wysłowić. Kanibalami oczywiście. Dobra, przebiegniemy się. Zadanie miłego początki nareszcie jest ukończone. Mamy nowe zadanie, czyli Hulaj dusza i Sezamie otwórz się. W sumie spoko. Ale my się najpierw zajmiemy właśnie tym, bo nie chciałabym tutaj, żeby te zadania nam zalegały poboczne. No dobrze, tutaj był gdzieś napad, tak? No to sprawdźmy w takim razie, czy coś tutaj widać gdzieś. Powinniśmy dać radę jeszcze to zadanko zrobić, nie powinno być ono długie, a najwyżej będzie delikatnie dłuższy odcinek. To chyba nie szkodzi, prawda? Dobra, musimy być w okręgu. Pozwólcie, że nie będę wszystkiego zbierać. Tutaj jest jakiś wóz. Warto się tu rozejrzeć. Właśnie o to mi chodziło. Sporo stóp. Ślady krwawej walki. Obsługa karawany nie miała żadnych szans. Trop prowadzi na północ. O kurde, bardzo dużo. Tutaj stópek. Trop się urywa. Powinienem rozejrzeć się za innymi śladami. Jak to możliwe, że nagle tak wiele stóp się tutaj zaniknęło i nagle tropu nie ma? Trochę dziwne. Ktoś został ranny. Mocno krwawił. Dobrze, to sprawdźmy to. W sumie moglibyśmy też zadania dla zaklinacza zrobić dalej. No i tą różę na czerwonym polu, ale to jeszcze byśmy zaczekali, myślę, z tym. To już na pewno nie dzisiaj, bo będzie dłuższy odcinek wtedy. To ciekawe. Wygląda na to, że wzięli zakładnika z karawany. To on zostawił ślady krwi. Ciążył im. Zostawili go tu, by się wykrwawił. Trop się skończył. Rozejrzę się tutaj. Dobra, mamy troszeczkę większy obszar do zbadania. Mam. Dalej szli tędy. Gdzie ty, Geralt, widzisz jakieś ślady? Bo ja jestem ślepa chyba. Tutaj jest to. To mi to nic nie daje. Tutaj mi coś Geralt zaczął. Werbena. Dzięki.
Jezu, nie lubię takich sytuacji, jak Geralt nagle się odezwie, mówi mi, że tutaj coś jest, a ja idę i nic nie widzę. I to kompletnie niczego nie widzę. Dobra, tutaj jest to. Wyszłoby na to, że to gdzieś tutaj prowadzą jakieś ślady. Tylko, że ja nic nie widzę. No tutaj mamy to ciało, cudownie. Ach, tu są jakieś ślady. Dobra. Tu mamy jakiś kolejny trop, możemy iść dalej. A tu? Tu ślad się urywa. Sekretne wejście przykryte ściółką i pyłem. O, proszę bardzo, z dalekiego Ofiru. Już mi pokazuje jakichś wrogów chyba na dole. Chyba wiem, do czego to zmierza, wiecie? Mamy czerwonych rycerzy. Oni mogą mi zrobić krzywdę. Dosyć solidną, więc tutaj wypadałoby... Nie wiem, czy zauważyliście, ale to są po prostu rycerze czerwonej róży z jedyneczki. Możemy ich też w dwójce spotkać, jeżeli idziemy ścieżką bodajże Rosha czy Jorveta? Josha, Boże. Rosha chyba. Z tego, co mi się kojarzy. Ignie może by nam pomogło. No, na ciebie to by się przydał jednak Ardzik chyba. Albo Axie ewentualnie. W sumie Axie by się chyba lepiej zdało. W sumie młynek może by cię wykończył. Pięknie. I to wszyscy. Tutaj mamy ogólnie wysyp bardzo w tym dodatku właśnie. Dobra, zanim to weźmiemy, to zgarnijmy inne rzeczy. Mamy tutaj właśnie duży wysyp tych rycerzy. Zakon płonącej róży. No niestety okazało się, że panowie zbłądzili. Miecz zakonu płonącej róży. Przykre to jest. W ogóle poza odcinkiem muszę sobie posprzedawać przedmioty, bo mam ich troszeczkę za dużo i jak widzieliście, ja mam zdjęty ten dodatkowy na udźwig boost, bo tutaj zależało mi, żeby faktycznie coś innego mieć podreperowane bardziej. No a tutaj jednak obciążenie dosyć szybko będą szły. Nieprzetłumaczony schemat na pancerz, list z rozkazami i jakieś inne rzeczy. Schemat opisany jest nieznanym językiem i wymaga przetłumaczenia. Ryciny na schemacie pokazują kolejne stadia wyrobu pancerza. List z rozkazami. Robi, dałem ci czas do końca miesiąca i co? I nic. Żadnego postępu, tłumaczeń jak nie było, tak nie ma. Niedorzecznie. Koniec opierdalanki. Masz zrobić, co następuje. Jeden schemat zatrzymaj i siedź nad nim dalej, a nóż się olśni. Resztę zaś roześlij do innych obozów. Może znajdzie się ktoś bardziej kumaty od ciebie i przełoży wreszcie te cholerne szlaki na nasze. Ci alchemicy, którzy obozują przy ulach, całe życie ślęczą nad księgami. Więc do nich poślij jedno. Poślij jeden. Drugi wyślij do grupy, która siedzi w ceglanych ruinach przy jeziorze. Ten chłopak, który kiedyś miał być wyświęcony na kapłana, zna obce języki. W naszym obozie przerzutowym na bagnach, nieopodal opuszczonej wioski, jest też były pomocnik bibliotekarza, więc tam poślij trzeci schemat. Urlich. Urlich? Pod skryptum. Na poczekaniu przetłumacz sobie to. Robe, kn, me, abet, eab, arse. Z dalekiego Ofiru. Przeszukaj pozostałe obozy bandytów. Dobra, czyli to zadanie to nie jest taki pikusik, jak ja myślałam, że to jest, wiecie, na jeden odcinek i w ogóle dzięki serdeczne, do widzenia. Tylko tych obozów jest, kurde, mać więcej. No to nieźle. I kolejny obóz jest gdzie? Tutaj jest kolejny obóz. I tutaj są jeszcze pozostałe dwa.
Dobrze, w takim razie, moi drodzy, zostawimy sobie to tutaj i będziemy kończyć to zadanie w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i słyszymy się już w kolejnym, gdzie tak jak już wspomniałam, będziemy kończyć zadanie z dalekiego Ofiru i być może uda nam się jeszcze zrobić tą różę na czerwonym polu. A jeżeli nie, to możemy się jeszcze zająć pobocznymi sprawami, czyli na przykład zagrać z zielarzem w Gwinta, albo na przykład, nie wiem, coś jeszcze innego zrobić. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tak czy inaczej, dzięki Wam jeszcze raz, trzymajcie się i cześć!